Panie i panowie, witam was w kolejnym materiale od Gramy na Maxa i tym razem przyjrzymy się znowu niezależnej produkcji. Tym razem to będzie RPG, oldschoolowe RPG dla fanów, chyba najbardziej dla fanów pierwszych dwóch Falloutów. Tak mi się wydaje, gra nazywa się Underrail i jak już wspomniałem słówkiem, jest to staroszkolny, tak zwany staroszkolny RPG, czyli zaraz zobaczycie, rzut izometryczny, proszę bardzo. Oczywiście, czyli old school w 100% niemalże. Grafika archaiczna, no nie da się ukryć, w porównaniu nawet z tymi grami z Kickstartera, które wychodzą, widać zdecydowanie, nie wiem, to jest poziom drugiego Fallouta może. Tu mamy notatnik z zadaniami, które mamy zrobić. Zadania nigdy nie są opisane jakoś super dokładnie, nie mamy też nawet mapy, oczywiście z zaznaczonym punktem, gdzie mamy dojść, wszędzie musimy jakoś wykombinować sami, jak gdzieś dojść i tak dalej, i tak dalej. Tu mam ekwipunek, obecnie mam wyekwipowaną kuszę oraz nóż. Wcześniej miałem tylko pięści i pistolet kaliber 5 mm, więc to nie było zbyt super. Do każdej broni dystansowej mamy różne rodzaje amunicji. Jeżeli chodzi o pistolety, to są różne kalibry i tak dalej. Do kuszy mam różne bełty z różnymi efektami. Na przykład tam trujący i tak dalej. Ja zainwestowałem swoją postacią w skradanie się, czyli stealth. Teraz ile mam tu punktów? 15 punktów rozdanych, no bo chociaż trochę chyba za bardzo podzielałem te punkty, powinienem się bardziej skupić na jakichś, nie wiem, 3-4 statystykach, a tu trochę zaszalałem, bo tak chciałem wszystkiego po trochu prawie. Szczególnie to jest psychokineza, czy jak to się czyta, bo nasz bohater w pewnym momencie zdobywa też umiejętności takie telekinetyczne, coś takiego. To jest związane z fabułą, no i z tym uniwersum, w którym właśnie ludzie mają coś takiego. A fits natomiast to są perki. W ogóle ten system umiejętności jest bardzo podobny do tego z Fallouta właśnie. Hit and Run to jest coś takiego, Ninja Looter to bonus do stealtha. I Psy Empathy to jest związane z tymi właśnie umiejętnościami psychicznymi, powiedzmy, naszego bohatera. I mnóstwo jest tych perków. Przy każdym poziomie, przy każdym awansie wybieramy nowe. No i stealth mode to jest coś takiego. Kiedy uaktywniam, to po prostu nasza postać porusza się wtedy wolniej, ale oczywiście jest trudniejsza do wykrycia. Później przy okazji walki wam pokażę, jak to działa konkretnie na przeciwnikach. No bo stealth z jednej strony, no wiadomo, możemy walczyć mniej, po prostu możemy omijać przeciwników, ale nie dostaniemy wtedy za nich XP. To są jakieś statystyki, które możemy sobie porównywać wtedy, jakie mamy obrażenia z różnymi brońmi. Zauważalnie wzrasta, kiedy zmieniam na kuszę z noża, ale to oczywiste. Telekinetic Punch to jest jedna z umiejętności właśnie tych psychicznych, nazwijmy to Neural Overload. To druga, tylko teraz nie mam akurat energii w ogóle tej Sai, więc nic nie zrobię. Jeszcze nie odkryłem sposobu, jak się w ogóle regeneruje, nie mam pojęcia. Nie ma tu żadnego odpoczywania ani nic takiego. Więc pewnie muszę znaleźć jakieś źródło. W ogóle teraz jestem, nie wiem gdzie sam, bo już miałem włączyć 5 takich generatorów pomieszczeń, takich uaktywnić specjalnych. W ogóle poza główną bazą, dalej trochę. I uruchomiłem już 3 i właściwie mogę już wracać, bo miałem co najmniej 3 uruchomić. Ale w pewnym momencie po prostu no, zaszedłem dalej i tu były jakieś nieodkryte tereny, więc postanowiłem trochę pozwiedzać i zobaczymy. Zobaczymy, dokąd drabina prowadzi na przykład. Bo nie mam pojęcia. Ta prowadzi tutaj, czyli to nic specjalnego, ale to znaczy, że tamta druga... tak jest, będzie prowadzić do tamtego pomieszczenia, do którego nie udało mi się wejść wcześniej. Czy do jednego z tych pokoi, których nie uaktywniłem akurat. Więc fajnie. Zawsze tam jakiś loot może się znajdzie. No proszę bardzo, nie mogłem tu wejść drzwiami, bo z kolei żeby otwierać niektóre drzwi trzeba rozwinąć innego skilla tam bodajże. No widzicie tutaj elektronikę, trzeba mieć na 15 punktów. No a w szafkach jest loot, jakiś benzyna, to jest do craftingu pewnie, naboje. No przepis na zbroję, to też fajna rzecz, zawsze się przyda. Ale to jak wrócę do bazy będę się bawił. I pasek, czyli też zwiększymy ilość pewnie, tak jest. Pojawiły się, widzicie teraz, E i R, dodatkowe sloty na jakieś przedmioty podręczne. Więc spoko. Nie mam jeszcze żadnej zbroi w ogóle, ani nic poza bronią. No i tym paskiem teraz.
Okej. Okay. Nauczyłem się schematu. Włożymy sobie jeszcze steampack. Nazywam to steampackami, no, skojarzenie z Falloutem. Oczywiste. W ogóle jest sporo rzeczy w ekwipunku, które nie wiem jak działają i do czego służą tak naprawdę, więc... No ale to w trakcie gry. A gram już 3 godziny mniej więcej. No i teraz wcisnąłem ten przycisk. Rozświetliło się to pomieszczenie, co znaczy, no, aktywowałem. Właściwie to chyba był piąty już z tych przyczółków, które miałem aktywować, więc pewnie dostanę więcej doświadczenia niż gdybym wrócił tylko z trzema uaktywnionymi. Zobaczymy. Pojedziemy sobie windą na górę. Na wyższy level w tym pomieszczeniu tutaj, gdzie teraz wchodzę. Wcześniej spotkałem taką postać minibossa, powiedzmy. Na szczęście udało mi się go pokonać. Oczywiście metodą zapisz i załaduj na nowo grę, żeby rozgryźć sytuację. No, to może teraz trochę skróciłem ten filmik, znaczy wytnę, przytnę trochę, bo za długo po prostu szedłem w jedno miejsce, bo chciałem wam walkę pokazać, więc klik, klik. Teraz mam, skradam się oczywiście. Dzięki temu mogę podejść bliżej, więc mogę mieć większą szansę na trafienie. Takie oczko, widzicie, zapełni się nad przeciwnikiem, to znaczy symbolizuje, jak bardzo grozi nam wykrycie przez przeciwnika. No i ładnie go trafiłem, critical hit. Teraz użyję aimed shot, czyli to jest umiejętność, która... No, proszę, po prostu bardziej dokładniejszy strzał, no coś w tym stylu. I zwiększa wtedy szansę też na kryta. Walka jest w turach oczywiście, jak widzicie. Po prawej stronie mam punkty akcji, które się wyczerpują z każdym działaniem naszym. Dobrze, że w ogóle znalazłem ten nóż wcześniej, bo... To jest dobre po prostu, no... Naboi jest mało amunicji do każdego rodzaju broni. I szybko się zużywa, szczególnie kiedy walczymy z dużymi grupami ludzi. Czy tam nie ludzi, na razie z ludźmi jeszcze nie walczyłem. Ale no, więc nóż jest przydatny, bo samymi pięściami to dużo się nie zdziała. A tak zawsze można strzelić z dwa razy w kość, potem podejść i używać już noża. Bo też amunicja jest droga i by chcieć kupować, a pieniędzy jakby nie ma zbyt dużo, nawet jeśli sprzedaje różne rzeczy. No, uruchomiłem, wygląda na to 5 tych wszystkich przyczółków, zaraz wrócę do bazy i oddam questa. Ale wcześniej oddam questa pobocznego tutaj. Jakiś gościu prosił mnie, żebym znalazł jakiś stary zegarek. Zobaczymy, czy coś mi za to da, oprócz expa. Stary Jonasz. No, system dialogów jest całkiem bardzo rozbudowany jak na grę, którą bo tą grę stworzyła jedna osoba tak naprawdę, jakiś gość z Serbii. Więc podobno robi już ją od ponad 6 lat, więc to naprawdę sporo, to jest dopiero wersja alfa. Ma się ukazać pełna wersja jakoś przed końcem tego roku. O, mogę sobie wybrać coś. Submachine, pistolet maszynowy, albo leczące te steampaki. No, wezmę te apteczki, powiedzmy to. Bo i tak nie mam skilla jakby, żeby używać maszynowych pistoletów z dużym jakby powodzeniem, więc... No i levelowałem akurat, więc spoko. No, jak już mówiłem, na tak bardzo rozbudowaną grę to jest strasznie imponujące, że jedna osoba ją zrobiła. I naprawdę to godne podziwu całkiem. No, przy każdym poziomie dostajemy punkty właśnie tutaj w skillsach i w perkach dalej, natomiast te podstawowe statystyki możemy zmieniać tylko bodajże co 3 levele. Nie wiem, może sobie... cokolwiek. Trochę umiejętności kinetycznych, trochę perswazji, to też jest zawsze fajnie mieć w RPGach. No tu rozmowy są, jak już powiedziałem, całkiem rozbudowane, więc nigdy nie wiadomo, ile się przyda. Perswazji, uniki, to też jest przydatne, bo często walczę, właśnie zauważyłem, z przeciwnikami, którzy no nie walczą na odległość, więc do oczu jak najbardziej. I ta walka wręcz, bo tego noża też czasem używam. Jeszcze perk sobie jeden wybierzemy. Psychoza. Nie, może nie będę się bawić w te umiejętności psychiczne. Podnosi percepcję o 3, żeby ukrywać sekrety. No to sobie może weźmiemy, to jest zawsze przydatne. Szczególnie jak ja się będę skradał po różnych pomieszczeniach i tak dalej. No a teraz sobie wrócimy do bazy. Musimy kliknąć, wracając zawsze. No, elektroniczny zamek. W ogóle to wszystko się dzieje pod ziemią, cała ta akcja tej gry. Skojarzenia z Metro 2033.
Są całkiem na miejscu. W ogóle to jest jakaś też rywalizacja tych różnych społeczności, które się uplasowały w różnych miejscach, w tym metrze i w tej całej infrastrukturze podziemnej. Nie ma do końca, a to jest właśnie baza. Już wszedłem i mamy 8 poziomów tej placówki, więc jest sporo. A w niej oczywiście sporo NPC-ów, czyli sporo, bardzo dużo dialogów, rozmów do przeprowadzenia, no i zadań później. Jest oczywiście główny wątek fabularny, ale czasem też mamy zadania poboczne i możemy tu handlować i tak dalej, i tak dalej. No, ale nie będę teraz oddawał zadania. Crafting też jest, ale zabugowany teraz. Nie będę oddawał zadania teraz, bo to może być jakiś spoiler, jeżeli zechcecie sobie zagrać, a możecie spróbować za darmo, bo demo jest na oficjalnej stronie. Zlinkujemy je w opisie filmiku. A jeżeli lubicie oldschoolowe RPG, jeżeli podobały wam się stare Fallouty, to naprawdę warto Under Ray sprawdzić. Ja polecam, mnie gra naprawdę wciągnęła. No więc to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.